Cześć, witajcie. Dziś spotykamy się z gorącą nowością, na którą z pewnością wielu z Was czekało. Realme GT6, czyli tegoroczny zabójca flagowców. Tak ten smartfon został określony przez producenta, ale czy faktycznie aż takim zabójcą jest? Zobaczmy. Z całą pewnością nowy Realme nie pokona tegorocznych flagowców zestawem. A wiecie dlaczego? Bo nie ma w nim ładowarki. Ach, ta wspaniała, cudowna, kochana, europejska ekologia. No niestety, nie dostaniemy ładowarki, a szkoda, dlaczego to się dowiecie za chwilę. Natomiast na szczęście dostaniemy taki oto całkiem estetyczny i porządnie wykonany pokrowiec. Pokrowiec bardzo się przyda, ale o tym za sekundkę. Dlaczego ten pokrowiec się przyda? Już widzicie. Telefon jest śliczniutki, pięknie się błyszczy. A co to oznacza? A to oznacza, że bardzo pięknie zbiera też ślady paluchów. Szczególnie tutaj wokół aparatu fotograficznego. Jest też dostępna wersja zielona, ale ona tak samo się fajnie brudzi. Ale fakt jest faktem. Telefon jest ładny, tyle że wcześniejsze Realme GT były jakieś, były charakterne. A to mieliśmy żółty z czarnym paskiem, takiego Kill Billa. A to walizkę mieliśmy. Były jakieś, były charakterystyczne, chociaż niekoniecznie szklane, piękne, premium. Teraz, no cóż, powiem szczerze, trochę charakteru telefon utracił. Nadal jest ładny, ale równie dobrze mógłby to być Redmi czy tam inny Xiaomi. Trochę mało charakteru w tym naszym GT, ale fakt jest faktem, obudowa rzeczywiście jest ładna i pod kątem jakości jej wykonania, jakości montażu, użytych materiałów oraz ergonomii nie mam prawie żadnych zastrzeżeń. Prawie, bo tradycyjnie pomarudzę trochę na położenie czytnika linii papilarnych. Znajduje się on pod ekranem i jak dla mnie mógłby być jednak odrobinkę wyżej. Na pocieszenie czytnik działa bardzo dobrze i do jego działania już żadnych zastrzeżeń mieć nie mogę. Podobnie zresztą jak do rozpoznawania twarzy za pomocą przedniego aparatu. Jest, robi swoje, szybko, sprawnie czy bezpiecznie, no jednak paluch jest pewniejszy. Realme uzbroiło GT6 w bardzo przyjemny dodatek. Nadajnik podczerwieni, czyli pilota do sterowania domowymi urządzeniami wykorzystującymi podczerwień. Działa, robi swoje, bardzo przyjemny dodatek i lubię, gdy telefon jest w to wyposażony. Równie miłym dodatkiem jak pilot jest wodo- i pyłoszczelność na poziomie IP65. Może nie najwyższym, ale też nie tym z najniższych. Fajnie. Lubię też dobry wyświetlacz, a nasz Realme GT6 ma wyświetlacz naprawdę z najwyższej półki. Producent chwali się ultra wysoką jasnością, rekordową. Jest to rekordowa wartość na rynku 6000 nitów. Oczywiście w codziennym życiu raczej tego nie doświadczymy, ale doświadczymy naprawdę doskonałej jasności wyświetlacza. Nieważne ile to jest nitów tak w codziennym życiu, ważne jest to, że ekran świeci świetnie i korzystanie z tego telefonu w słoneczny dzień jest naprawdę komfortowe, nawet na słonecznej plaży ten smartfon bez problemu da sobie radę i nie będziecie narzekać na czytelność obrazu. Ekran jest po prostu super, aczkolwiek nie każdemu się spodoba to, że ma zaokrąglone boki. Wiem, że wielu z Was tego nie lubi, mnie to akurat nie przeszkadza, a sprawia, że telefon wygląda dosyć efektownie. Oczywiście jest to matryca AMOLED o rozdzielczości nieco powyżej Full HD, bo 2780x1264 piksele z odświeżaniem regulowanym w zakresie od 1 do 120 Hz, czyli typowo na obecne czasy, z 10-bitowymi kolorami, certyfikacją HDR10+, i Dolby Vision. Jak już rzekłem, maksymalnej jasności ekranu raczej w codziennym życiu nie doświadczymy. To osiągnięto jedynie w laboratorium. Natomiast na co dzień ta typowa jasność to jest 1000-1600 nitów, czyli też dobrze. A co najważniejsze, ekran po prostu świeci bardzo przyjemnie. Ma naturalnie ochronę wzroku przed szkodliwym migotaniem, przed szkodliwym pasmem światła. Minimalna jasność schodzi naprawdę nisko, zatem ekran zapewni Wam dobrą widzialność zarówno w nocy, jak i w słoneczne dni. Za ekran myślę, że ten smartfon można z powodzeniem pochwalić. No i rzeczywiście producent tutaj nie przesadza, wychwalając ten wyświetlacz pod niebiosa. Nasz Realme pracuje oczywiście pod kontrolą Androida 14, wzbogaconego o firmowy interfejs Realme, który w sumie jest nakładką z tych mniej inwazyjnych. Producent oczywiście przemyca nam kilka nadprogramowych aplikacji, które na szczęście możemy dość sprawnie usunąć przy pierwszej konfiguracji. Jest sporo opcji personalizacyjnych, interfejs jest miły dla oka, kolorowy, ale pomimo to połapiemy się w nim bez problemu i każdy, kto już kiedyś używał Androida, łatwo się tutaj odnajdzie i nie spotkają go żadne poważniejsze niespodzianki. Nie ma tutaj totalnych udziwnień, jest zwyczajnie.
Oczywiście nie mogło zabraknąć sztucznej inteligencji, którą tu zobaczymy m.in. w aparacie fotograficznym w postaci gumki usuwającej niepożądane elementy ze zdjęć, ale też w postaci rozwiązania AI Smart Loop, czyli takiego upraszczacza życia. O co w tym wszystkim chodzi? To urządzenie, które skraca dostęp do aplikacji. Przykładowo, jeżeli chcemy wysłać jakieś zdjęcie z galerii e-mailem, nie musimy się przeklikiwać, wystarczy, że zdjęcie przytrzymamy, pokaże się Smart Loop, wybieramy e-maila. Oczywiście on będzie jako pierwszy najczęściej sugerowanych, jeżeli często akurat z tego rozwiązania korzystamy, jeżeli z innego, to ono będzie zasugerowane. Taki po prostu skracacz ścieżki w postępowaniu, w działaniu na telefonie. AI ma również swój udział w fotografii nocnej, ale o tym szerzej w sekcji o aparatach fotograficznych. A teraz kilka słów o tym, co mamy w środku. W środku mamy, moi drodzy, Snapdragona 8S trzeciej generacji wraz z bardzo dużą, rozbudowaną komorą chłodzącą. Do tego możemy mieć od 8 do 16 giga RAMu i 256 albo 512 giga pamięci wewnętrznej, no oczywiście nie mogło zabraknąć RAMu wirtualnego. Jest też oczywiście tryb GT podkręcający wydajność telefonu. A jak to wszystko pracuje? No właśnie i tu jest ciekawie. Ciekawie, bowiem przy normalnym użytkowaniu zauważyłem jedynie, że telefon robi się troszeczkę ciepły, no ale to jest normalne, kiedy na przykład dłużej filmujemy czy gramy w jakąś grę, każdy telefon się nagrzeje. Nie było niczego dziwnego. Dziwne rzeczy zaczęły się dziać dopiero w benchmarkach, a tak naprawdę dopiero w stres testach. Bo ile benchmarki wypadły zgodnie z oczekiwaniami, punktacja jest naprawdę wysoka, o tyle w stres testach uzyskałem bardzo dziwny wykres. Piłokształtny, a wydajność waha się pomiędzy cyklami bardzo znacząco. Czyli teoretycznie procek powinien pracować niekoniecznie stabilnie i mieć zauważalny trotnik. No super. Tylko że ja go nie wyczułem jako użytkownik tego telefonu. Pokazały mi go dopiero benchmarkowe wykresy. Co tu jest nie tak? Nie mam pojęcia, natomiast sprawdziłem i wiem, że ten procesor po prostu tak ma i w konkurencyjnych modelach, nie będę wymieniał których, ale sobie poszukajcie, również te wykresy wychodzą podobnie. Zatem najwyraźniej coś tu może jeszcze trzeba dograć. Pamiętajmy, że nagrywam tą recenzję na dobrych kilka dni przed właściwą premierą i być może w dniu premiery wyjdzie jakiś update i problem się rozwiąże. Nie wiem, w każdym razie wiedzcie, że coś takiego zaobserwowałem, natomiast na co dzień telefon cieszy raczej płynną pracą i nie nagrzewa się za nadto, czyli wszystko jest, wydaje mi się, ok. Oczywiście odnosząc do jednak jego flagowego poziomu, jeżeli chodzi o wydajność, to jest absolutnie topka, gracze na pewno nie będą zawiedzeni tym smartfonem. Nie zawiodą się również ci, którzy oczekują dosyć długiego działania na jednym naładowaniu akumulatora. Bateria jest tutaj nieco ponad standard, bo ma 5500 mAh. Mamy też do dyspozycji 120-watowe ładowanie, tylko że, no właśnie, producent poskąpił ładowarki. Ilu z Was ma w domu 120-watową ładowarkę? No i mam tego farta, że akurat mam, ale myślę, że wielu potencjalnych użytkowników tego smartfonu jednak do ceny samego urządzenia będzie musiało jeszcze doliczyć zakup odpowiednio mocnej ładowarki, o ile oczywiście chcą z tego super szybkiego ładowania korzystać. Według mnie warto, bo telefon ładuje się w 20 kilka minut do pełna, czyli bardzo zacnie. A takie szybkie naładowanie, powiedzmy 10-minutowe, daje już niemalże połowę baterii. Także jest całkiem fajnie, natomiast mogłoby być fajnie, gdyby producent jednak dodawał ładowarkę. Pytacie o czas działania tego telefonu? No typowo, w granicach 2 dni. Tutaj żadnej niespodzianki nie było. Co do zaplecza komunikacyjnego, niczego nie brakuje. Producent tutaj się chwali rozbudowanym zespołem anten. Anteny te z pewnością pozytywnie wpływają na to, jak ten telefon współpracuje z akcesoriami bezprzewodowymi, na to, jak ten telefon łączy się z siecią. Mamy tu oczywiście też NFC działające w szerokim zakresie, czyli nie musimy celować telefonem w czytnik, tylko byle jak go przyłożymy i zadziała. Wszystko to chodzi bardzo fajnie. Oczywiście płatności jak najbardziej są obsługiwane. Ze współpracą z polskimi sieciami również problemów nie zauważyłem. Nie zauważyłem też niedociągnięć w działaniu któregokolwiek z modułów łączności. Wszystko jest dobrze. Co do jakości dźwięku. Jest ok. Brzmi to dobrze. Dźwięk w słuchawce przekazywany jest czysto i wyraźnie. Jeżeli chodzi o głośniki, oczywiście są dwa. Nie jest to takie najpiękniejsze, równomierne, pełne stereo, ale nie kaleczy uszu. Jest nawet odrobinka basu, oczywiście bardziej z dolnego głośnika niż z górnego. Niemniej daje się tego posłuchać i można powiedzieć, że głośniki są na naprawdę dosyć dobrym poziomie. Jak przystało na zabójcę flagowców, powinniśmy tutaj również mieć bardzo dobrej klasy aparaty fotograficzne. Czy takowe mamy?
W sumie można powiedzieć, że tak. Co najważniejsze, główny aparat LYT 808 ma optyczną stabilizację obrazu, 50 megapikseli, co oczywiste, i całkiem fajną przysłonę, 1.69, czyli znowu ponad standard, ponad typowe 1.8. Do tego mamy całkiem przyzwoity aparat z teleobiektywem. To tele nie jest może najmocniejsze, bo to jest takie, powiedziałbym, bardziej portretowe przybliżenie, ale za to aparat jest 50-megapikselowy, również z dobrą jak na tele przysłoną 2.0. Najskromniej wypada niestety aparacik szerokokątny, jest zwyczajny 8-megowy z przysłoną 2.2, no nic wielkiego. Z przodu jest również zacnie, bo 32 megapiksele z przysłoną 2.45, czyli całkiem też typowo. No jak to wszystko robi zdjęcia? Najkrócej mówiąc, bez większych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, naprawdę do niewielu rzeczy mogę się tutaj poprzyczepiać. Niektórzy może będą trochę narzekać na nieco podbite kolory, ale są one podbijane w miły dla oka sposób. Ja akurat taki lubię. Bardzo soczysta zieleń, piękny błękit nieba, lazur wody również, faktura drewna, cegieł. Też bardzo fajnie to wszystko jest oddane i po prostu fotki są efektowne. Realme GT6 jest rzadkim przypadkiem, w którym absolutnie nie odradzę korzystania z teleobiektywu. Wręcz przeciwnie, zachęcam, bowiem w zasadzie na upartego można powiedzieć, że zdjęcia z aparatu głównego, jak i z teleobiektywu są naprawdę zbliżonej jakości i nie odbiegają również od siebie w kwestii odwzorowania kolorów. Nawet po zmroku spokojnie możecie używać tego teleobiektywu i zdjęcia będą całkiem przyzwoite. Podobnie zresztą jak z aparatu głównego. Ten zachowuje się przy fotografii nocnej naprawdę zacnie i rzeczywiście jak na tą półkę, to ten telefon robi bardzo fajne zdjęcia. Jak zapewne się domyślacie, aparat szerokokątny odbiega od pozostałych dwóch tylnych aparatów możliwościami. Niemniej w dzień zdjęcia wykona całkiem fajne, a po zmroku, no cóż, zauważycie, że jednak ten aparat odwzoruje mniej detali, no i te kolory też będą nie tak intensywne jak z aparatów głównego i tele. Całkiem dobrze sprawuje się również tryb portretowy, czyli rozmywanie tła. Jest też wielostopniowe upiększanie o bardzo szerokim zakresie regulacji, no i tutaj musicie już sami wypróbować, który poziom upiększenia Wam odpowiada. Jak przesadzicie, to będzie śmiesznie, to Wam mogę podpowiedzieć. No i selfiaki również stoją na nader przyzwoitym poziomie. Tu po prostu aparat jest, robi swoje i złego słowa o nim również nie da się powiedzieć. Z minusów, no cóż, nie najlepiej ten telefon nadaje się do zdjęć makro. Tutaj trzeba się po prostu posiłkować teleobiektywem, ale takiego typowego makro z odległości 3-4 cm, no to tym telefonem niestety nie da się zrobić. No niemniej kwiatki wychodzą całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie również filmuje się tym telefonem. Jest oczywiście, jak powiedziałem, stabilizacja optyczna. Jest też taka dodatkowa super stabilizacja, ale niestety ona ogranicza rozdzielczość tylko do Full HD. Niemniej jak chcemy filmować dynamiczną scenę, no to możemy jak najbardziej. Jest oczywiście opcja nagrywania dwoma aparatami naraz, przednim i tylnym. Jest też możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami, ale taka troszeczkę udawana, bo tak naprawdę jest to cyfrowe przybliżanie, oddalanie za pomocą głównego obiektywu i dzieje się to bez względu na warunki oświetleniowe, nie tylko przy słabym świetle, ale przy świetle dziennym również cały czas korzystamy z aparatu głównego, ale może to i lepiej, bo jednak ma stabilizację optyczną. Jakość dźwięku w filmach jest jak najbardziej w porządku, tutaj zastrzeżeń mieć nie mogę, podobnie jak nie mam zastrzeżeń do interfejsu fotograficznego, który ma to, co ja najbardziej lubię w interfejsach fotograficznych, czyli możliwość ustawienia sobie trybów w pożądanej przeze mnie kolejności. Jak zatem widzicie, Realme dzielnie podtrzymuje tradycję serii GT, czyli w miarę sensownie wycenionych smartfonów o dosyć dobrym wyposażeniu i dobrych możliwościach. Tu w zasadzie wszystko gra. Świetny ekran, dobre aparaty fotograficzne. Niezły, mimo tego, że się brudzi, wygląd. Jest wodoszczelność, nie najwyższa, ale jest. Jest szybkie ładowanie, tylko szkoda, że zabrakło ładowarki w komplecie. Dostajemy za to pokrowiec. Wydajność również jest na dobrym poziomie. Trochę niepokoją stres testy, ale możliwe, że update to usunie. Żadnych zastrzeżeń co do interfejsu mieć nie można. O AI, no to cóż, porozmawiamy trochę może w przyszłości. Jest nadajnik podczerwieni, jest stereo. A ile to wszystko ma kosztować? Moi drodzy, w momencie, kiedy nagrywam dla Was ten film, a nagrywam go na dobry tydzień przed premierą, niestety pełnej ceny, dokładnej ceny na polski rynek nie znam. Wiem jedynie, że wyniesie ona poniżej 4000 zł i według mnie ma dużo sensu, bo jest to smartfon, który pod wieloma względami dorównuje flagowcom, pod nielicznymi je przewyższa, a jednak będzie kosztował mniej. Pytanie, czy uznacie Realme za producenta godnego najwyższej półki? Jeżeli tak, to ten smartfon może okazać się być całkiem w punkt. Mnie spodobał się o tyle, że na niewiele rzeczy mogłem w nim ponarzekać, natomiast wiele rzeczy mogę w nim pochwalić.
Ogólnie wyszło dobrze. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne recenzje. Do zobaczenia, cześć!